Czwarta edycja biegu hetmana koronnego Stanisława Koniec Polskiego miała miejsce 13 lipca i odbywała się w plenerach naszych pięknych czarneńskich lasów. Organizatorzy, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej Szansa i Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem zadbali o nagrody i dobre samopoczucie uczestników. Witam Was na czwartym biegu imieniu hetmana Stanisława Koniec Polskiego. Bieg zorganizowany został we współpracy ze Stowarzyszeniem Szansa i Strzeleckim Bractwem Kurkowym w Czarnym. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza za chwilę wystartuje na strzał z tego pistoletu i biegniecie tu w lewą stronę, dalej jest oznaczone, meta jest przy bramie Szansy. A następnie odbędzie się drugi bieg, walczymy o puchary i o słodycze. Nazwisko. Brawo! Drugiego chodź. Dobra. Świetnie. Dobra. Jeszcze raz jak masz imię? Brawo! Odpoczywaj. Dalej. Brawo! No jak ja miałam cię coś? Trzeci. Czerek! 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 Ole! Jak? Jeszcze raz. Ekstra! Dawaj, dawaj, dawaj! Ania chyba też dostanie lizaka. Ale słuchajcie! Na metę. Nasza grupa przebiegnie. I zwycięzcy. Druga grupa no jest nieco mniej liczna jak pierwsza. Niemniej. Ale silna. Trasa jest troszeczkę dłuższa, bo wiekowo jesteście starsi i ruszacie na strzał z tego pistoletu. Przygotowani? Brawo! Pisz, Klej Schmidt Adrian. Kto to biegnie? Arek. To biegnie. To? Ja nie wiem. Jak ma na imię? Wojciechowski. Imię. Jakub Wojciechowski, tak? Mateusz, brawo! Jacek, dawaj! Wojciechowski Mateusz. Jedziemy, brawo chłopakom. No dawaj! 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 Brawo, Wiktor! Bieg corocznie zyskuje większe grono sympatyków. Wydarzenie jest również okazją do powrotu w czasy historyczne, nawiązania do ważnych wydarzeń, które miały miejsce na terenie miasta i ludzi, którzy na wieczność zapisali się na kartach naszej czarneńskiej historii. Chcę dokonać takiego małego wprowadzenia, powiedzieć Wam coś na temat naszego bractwa, a więc bractwo to jest takie stowarzyszenie, które grupuje ludzi, którzy bezinteresownie chcą coś społecznie robić, działać na rzecz lokalnej społeczności. Nasze strzeleckie bractwo kurkowe ma bardzo bogatą historię, tradycję. Mimo że odrodziło się dopiero w roku 2005, to istniało tutaj w Czarnym już za czasów II Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej Szlacheckiej w roku 1748. A więc w czasie, kiedy Czarne, całe starostwo czuchowskie, które obejmowało swoim zasięgiem terytorialnym również Chojnice, tak, taką rangę miał Czuchów. Moi kochani, dlaczego nasze bractwo kurkowe nawiązuje w swojej historii, tradycji, budując swoją tożsamość do osoby hetmana Stanisława Koniec Polskiego?
Ano dlatego, że Czarne, nasze niewielkie miasteczko, weszło do historii Polski za sprawą bitwy, która została stoczona pod Czarnem w dniach 12 do 18 kwietnia 1627 roku, przepraszam, zwycięskiej bitwy, której to polskie wojska dowodzone przez świetnego, wybitnego dowódcę, jednego z najwybitniejszych dowódców historii w całej ponad tysiącletniej polskiej historii. Pobił on wojska szwedzkie, króla Szwecji Gustawa Adolfa. Bitwa pod Czarnem była pewnym fragmentem, elementem bitwy, przepraszam, wojny, tak zwanej wojny o ujście Wisły, a ta wojna z kolei była pewnym fragmentem wojny 30-letniej, która przetoczyła się przez Europę. Zresztą bardzo niszczycielskiej i krwawej wojny, w której uczestniczyło wiele państw. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to była taka wojna światowa XVII wieku. Jeżeli mówię o hetmanie Stanisławie Koniecpolskim, to chcę powiedzieć, że to jest postać, która się wsławiła w wielu zwycięskich bitwach, że wymienię tą najbardziej znaczącą pod ścianą w Wielkopolsce, też ze Szwedami i też zwycięską. Dalej, z Tatarami, Kozakami pod Ochmatowem, Sasowym Rogiem, też były to zwycięskie bitwy. Zachęcam do poznawania polskiej historii, bo chcę powiedzieć, że wiek, w którym żył hetman Stanisław Koniecpolski, a więc wiek XVII, był niezwykle trudnym wiekiem w polskiej historii, dlatego że praktycznie przez cały ten wiek przetaczały się przez nasz kraj wojny. Nasze strzeleckie bractwo kurkowe uznało za stosowne w pewnym momencie promować tą postać. Jako mieszkańcy, obywatele tego miasta uważamy, że ta postać przez nasze społeczeństwo do tej pory nie została należycie uhonorowana. Argumenty na to podałem. Wybitny dowódca, który w swoim życiu był tutaj w Czarnem i toczył zwycięskie boje. Jeszcze chcę, kochani, już kończąc, powiedzieć coś na temat naszej pracy jako Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Taką sentencją, która przez wieki przyświecała braciom kurkowym Rzeczypospolitej Polskiej, a kurkowe bractwa strzeleckie mają bardzo bogatą tradycję, bo sięgającą XIII wieku pierwsze bractwo powstało w Krakowie. Najpierw bronili swoich miast, zrzeszeni w gildiach, w cechach, a posługując się różną bronią. Najpierw to były łuki, potem kusze, potem w miarę rozwoju cywilizacyjnego oczywiście broń palna. Dzisiaj oczywiście ten okres mamy za sobą. Nie ma takiej potrzeby, żeby bracia kurkowi bronili miast w ten tradycyjny sposób. Niemniej naszym zadaniem jest docierać do was, drogie dzieci, drogie młodzieży, przekazywać wam regionalną, lokalną historię, rozwijać miłość do tej małej ojczyzny, na której mieszkamy, do naszej dużej ojczyzny, wskazując na wartości, które z tym pojęciem ojczyzna się wiążą. Jak wiecie, od lat organizujemy dla was między innymi strzelania z broni pneumatycznej, inaczej z wiatrówki, dla was po to, żebyście też mogli nauczyć się posługiwać bronią, celnie się posługiwać i dalej do uczestnictwa w tego typu imprezach zachęcamy.
Jak zauważyliście, nie ma w naszym mieście uroczystości państwowej, kościelnej, innej, w której nasze bractwo, strzeleckie bractwo kurkowe w czarnym, nie zaznaczyłoby swojej obecności. Utrzymujemy bardzo szerokie kontakty z innymi bractwami kurkowymi. Najbliższe nam to w Chojnicach, w Brusach. My ich zapraszamy, oni nas. Nie długo, bo w miesiącu sierpniu, a potem we wrześniu będzie uroczystość, w miesiącu sierpniu strzelanie o tytuł króla kurkowego, a więc tego najlepszego strzelca danego roku, i też wtedy w czasie tej uroczystości, na którą zaprosimy wiele braci kurkowych, właściwie z wszystkich przedstawicieli wszystkich bractw Pomorza, Okręgu Pomorskiego, ale również naszego kraju. Myślę, że będziecie nam w czasie tej uroczystości kibicować. Moi kochani, być może, do czego zachęcamy, pracujemy teraz usilnie nad tym, żeby stworzyć młodzieżową taką drużynę, taki zastęp. To ja, kochani, tyle jeszcze raz. Bardzo się cieszymy, żeście wzięli dzisiaj udział w tym pięknym biegu, którym upamiętniamy postać tego wielkiego Polaka, hetmana, wielkiego dowódcy Wojska Polskiego, dzięki któremu, dzięki tej bitwie, jak powiadam jeszcze raz, Czarne weszło na karty powszechnej historii Polski. Od lat współpracujemy bardzo ściśle ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Szansa, a więc ta współpraca, czego dowodem jest dzisiejszy bieg, no jest bardzo, bardzo owocna, ale tych przykładów mamy bardzo wiele i od lat na co dzień. Najbliższą sobotę decyzje zapadną co do drużyny młodzieżowej, do zastępu, jak tutaj brat Benedykt powiedział. A impreza, o której mówił, intronizacja króla, odbędzie się 9 września. Zbiórka na Placu Wolności, na skwerze Jana Pawła II o godzinie 10.30. A teraz przystąpimy do wręczenia nagród, dyplomów za bieg, który się dzisiaj odbył. Za czwarty bieg imieniem hetmana Stanisława Koniecpolskiego. W pierwszej grupie, trzecie miejsce, Jan Brodecki. Proszę, na pamiątkę takie. Gratulacje, fajnie cieszymy, że brałeś z nami udział. Proszę, żebyś tu sobie stał. Proszę. Gratuluję, fajnie, dziękujemy. O, pięknie. I pierwsze miejsce, Dominik Rysak. Dajcie mu Gratuluję. Gratulujemy tobie, kochanie. Proszę. W drugiej grupie, a więc wiekowo starszej, trzecie miejsce. Mateusz Płaszczykowski. Gratuluję. Gratuluję. Drugie miejsce, Jakub Wojciechowski. Gratuluję. Gratuluję. Miło, że startujesz w naszym biegu. I pierwsze miejsce, Adrian Slajski. Nasz człowiek! Ale udał się, panie Bobasek. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratuluję. Byłeś? Nie, byłeś? Na pewno? Nie widziałam cię.